Przez najbliższe godziny najprawdopodobniej doniesienia dotyczące Grecji ucichną. Będą pojawiać się w mediach jedynie analizy, które będą pokazywać, czy jest duże, czy też małe prawdopodobieństwo realizacji wszystkich projektów. Więcej uwagi inwestorzy skupią natomiast na danych makroekonomicznych. Będziemy mieli jutro produkcję przemysłową ze strefy euro, sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych oraz indeks ZEW pokazuje, jaka jest opinia ekonomistów na temat przyszłości niemieckiej gospodarki. Dodatkowo również nie należy zapominać o środowym wystąpieniu Janet Yellen w Izbie Reprezentantów. No to będzie taki główny element dla rynku walutowego, na którym będzie się skupiał w tym tygodniu. W środę również oczywiście przypada deadline dla reform, które Grecja ma wprowadzić, tej pierwszej serii reform, które rozpoczną tak naprawdę procedurę negocjacji dotyczącą dostępu do środków z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Jeżeli zaś chodzi o bieżącą sytuację Grecji, no to dużo tak naprawdę się na razie nie zmieni. Do środy mamy cały czas wakacje bankowe, wypłaty z bankomatów są ograniczone do 60 euro, a dzisiejszą decyzją Europejski Bank Centralny nie zwiększył awaryjnego finansowania dla greckich banków. Także w tej kwestii finansowej, tego krwiobiegu, można powiedzieć, państwa, jakim jest system bankowy, na razie nic nie uległo zmianie. Przechodząc do rynku złotego, tutaj widzimy stabilizację notowań, nawet parze euro-złoty udało się spaść lekko poniżej poziomu 4,15, natomiast według nas obecnie potencjał aprecjacyjny złotego raczej został wyczerpany. Gdyby z Grecji jeszcze napłynęły kolejne dobre informacje związane właśnie z przyjęciem przez rząd nowych reform, wtedy możemy jeszcze zobaczyć lekki wzrost apetytu na ryzyko, ale on według nas nie będzie przekraczał 1–2 groszy na zagranicznych walutach. Raczej rynek będzie skupiał się na doniesieniach ze strefy euro, o tych danych, które wymieniłem wcześniej, no i oczywiście o krajowych odczytach, takich jak produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, których publikacje mamy w piątek. Także cały czas sentyment na złotym powinien być stosunkowo pozytywny, oczywiście jeżeli żadne plany nie zmienią się, jeżeli chodzi o reformy, które ma wprowadzić grecki rząd. No jeżeli dane będą stosunkowo dobre, a Fed nie zasygnalizuje jakichś szybszych podwyżek stóp procentowych, czy też nie dostaniemy jakichś bardzo dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych, no to nawet ten tydzień powinniśmy skończyć w granicach 4,12, 4,13 na euro złotym. No i nawet przybliżając się do poziomu 3,90 na franku, 3,90, 3,92.